jak już wychylimy teraz to ciało ma się m spojrzenia równowagi, no to siła, wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu będzie równa k razy x1, gdzie x1 jest tym dodatkowym wydłużeniem tej liny. I skoro ta siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia, no to jest to ruch harmoniczny, a w każdym ruchu harmonicznym siła działająca w kierunku ruchu to jest m omega kwadrat razy x, tylko x1 piszemy tak samo, x1 się skraca i z tego wliczamy tą częstość kątową, to będzie przebiegacek z k przez m, ten wzór już wyprowadzaliśmy dla sprężyny, także to już znamy, i w miejsce k wstawiamy ten wzór na k obliczony z warunku tego równowagi. Wstawiamy i m się skraca, wychodzi pierwiastek z g przez x0. Ten wzór musimy pamiętać, tak? No i teraz trzeba ten wzór wykorzystać. Więc jeszcze raz, ta stała k będzie wygodniej nam teraz ją rozpisać jako m omega kwadrat, tak? M omega kwadrat. No i teraz do tego wzoru w miejsce omegi i w tym miejscu i omegi w tym miejscu wstawimy to pierwiastek z g przez x0. Więc jeszcze raz wzór już ten końcowy powtórzyłem i w miejsce omegi tu i tu wstawiliśmy to pierwiastek z g przez x0, no tu do kwadratu podniesiemy, więc pierwiastek tu zniknął, g przez x0, tu jest to niewyraźnie, a tu w miejsce omegi właśnie pierwiastek z g przez x0. No i teraz wystarczy tylko w miejsce g, x0, m i x, bo x też jest podane, i tu g i x0 wstawić wartości liczbowe. No ja już tu nie wstawiałem, ale jakbyście wstawili, no tu też uporządkowałem te liczby, tak? I jakbyście wstawili te wartości liczbowe, to by wyszło z tego wyrażenia 3,125 joule, a to omega, jak wstawicie to, obliczyć tą omegę, czy to pierwiastek z g przez x0, to będzie 4,442, a jednostką omega jest radian przez sekundę, a piszemy 1 przez sekundę, pomijamy ten radian. No i teraz, więc mamy już wyrażoną no, energię kinetyczną przez czas. To pierwsze, drugie pytanie, na drugie pytanie odpowiedzieliśmy. Teraz musimy energię kinetyczną wyrazić przez wychylenie. No to przypomnijmy sobie wzór na energię potencjalną i całkowitą. Dlaczego? No bo potencjalna zależy od wychylenia i musimy w jakiś sposób energię kinetyczną tego wychylenia też wyrazić. Więc i nasze wychylenie już jest nie x, tylko x1, żeby, bo x nam zajęto. No więc wzór na energię potencjalną to jest kx kwadrat przez 2, tu x1 piszemy, no k to jest m omega kwadrat, tak? Na omega znamy, to jest pierwiastek z g przez x0, no to wstawiamy tu, więc do kwadratu podnosimy omega, ten pierwiastek, więc znika nam pierwiastek, no i porządkujemy. x0 do mianownika przychodzi. Mamy już wzór na energię, potencjalną. Wzór na energię całkowitą, to jest k kwadrat przez 2 i też to k, to wyrażamy jako m omega kwadrat. Omega to było pierwiastek z g przez x0, do kwadratu on się znika na pierwiastek, tu mamy i x0 do mianownika dochodzi, mamy wzór końcowy. A dlaczego to obliczyliśmy tą energię potencjalną? Bo energia całkowita, ta, to jest suma energii kinetycznej i potencjalnej, czyli energia kinetyczna to jest energia całkowita minus energia potencjalna, więc wstawiamy teraz te dwa wzory do tego równania, wstawiamy, wyłączamy to, co jest wspólne, czy mg przez 2x0, na razie zostaje x kwadrat minus x1 do kwadratu, to x to jest ta amplituda, więc tak właśnie nam tu komplikują życie, zmieniając oznaczenia. Moment. Wyłączamy 2mg przez 2x0, tak? W nawiasie zostaje z pierwszego x kwadrat, z drugiego x1 do kwadratu, to jest nasze wychylenie tak naprawdę, właśnie x to jest maksymalne wychylenie, czyli amplituda, a x1 to jest wychylenie, tak? No i teraz wstawiamy wartości liczbowe, m mamy, g mamy, x0 mamy i to x mamy, tak? Więc tu wstawiliśmy te wartości liczbowe, to jest nasza ta zmienna wyjątkowo, bo akurat oni nam zajęli literkę x. I po prostych obliczeniach no kilogram jest metr na sekundę kwadrat, to jest newton, z newton przez metr mamy jednostkę, to jest metr kwadrat i gdybyśmy wymnożyli, to byłby newton razy metr kwadrat przez metr, w tym pierwszym wyrazie to byłby newton razy metr, czyli joule, więc wychodzi w joulach rzeczywiście. I wyraziliśmy naszą energię kinetyczną przez wychylenie. No to dziękuję za uwagę, bo jeszcze dzisiaj jest już rano właśnie i muszę jeszcze to do komputera.
do komputera i potem do YouTube wysłać, a wam za chwileczkę lekcję. Będzie problem. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.